Jedziemy do domku na wieś. Jest, słuchajcie, dzisiaj 21 stopni mi tutaj w samochodzie pokazuje, że jest 21 stopni. My tutaj jedziemy. W samochodzie. A Plecio się rozgląda, co to Pepsi, co na tym patrzy. Więc jedziemy. Ale chodzi, że w aucie czy na dworzu? Na dworzu. Wow. No to będziemy... Zrobiliśmy po drodze zakupy. Słuchajcie, byliśmy jeszcze w Dillsie i kupiliśmy 4 jeszcze dodatkowe kulki. I jeszcze kilka innych rzeczy. I teraz jedziemy, słuchajcie, bo mamy tak, mamy za zadanie. Dzisiaj jest tak piękny dzień i musimy wyczyścić naszą trampolinę po zimie. Nie skakać. Bo ta, wiecie, ta taka ochrona zielona, która jest naokoło tej trampoliny, jest dość brudna po śniegach, wiatrach i tak dalej. Ale cała przeżyła trampolina. Przeżyła, tak. I musimy ją całą wyczyścić. I wtedy jak ją wyczyszczę, to chwileczkę przeschnie i dzieci będą sobie skakały. I tak naprawdę... To jest super, słuchajcie, że mamy takie miejsce, bo teraz są place zabaw zamknięte. Dzieci nie mogą się bawić na placach zabaw przez pandemię. Więc nie wiem, co te dzieci mają robić. Można nie robić. No i tak, no i tak sobie spędzimy, słuchajcie, piękny dzień. Mamy też pieska ze sobą. Później mój mąż dojedzie do nas rowerem. A mamy od naszego miejsca... naszego mieszkania tutaj, to jest jakieś, powiem Wam, 13 kilometrów, nie jest jakoś daleko i... Autem wydaje się, że niedaleko, spokojnie, ale rowerem, na nogach to byś długo rowerem miało. Mój mąż też tutaj daje radę, więc... Da się. Zazwyczaj my jedziemy, słuchajcie, samochodem, a tata dojeżdża do nas rowerem. Nie? No. Więc zaraz tutaj pokażemy naszym widzom, Pleciuś prawie śpi. Jak tu się zmieniło. A Plej śpi? No prawie. Już nie będę się teraz odwracać, kochanie. Zobaczcie, jeszcze drzewa są szare. Ale będą ładne. Jeszcze nie ma zieloności, ale jak będzie tak ciepło i będzie padał deszcz na zmianę, to mega szybko się wszystko zazieleni, bo pamiętam, że rok temu też właśnie była taka szybka i ciepła wiosna i wszystko się tak momentalnie zazieleniło. O, tutaj to pole pokazywałam Wam nieraz. Tutaj była kukurydza, tutaj te chojneczki, które rosną. Tutaj jest las brzoskowy, tutaj rosną brzozy. I tutaj właśnie zimą trzymają się w tym lasku łosie. Łosie. Więc jedziemy. Zaraz będziemy na miejscu. Już jesteśmy. Zaraz zaparkujemy. O, widzę, ptaszki tam uciekają. Nasza trampa stoi. Ptaszki uciekają. Musimy ją wyczyścić. Niedługo pewnie fiołki będą. Thank you.
stado saren właśnie tutaj było, ale uciekły. Kurczę, tak szybko biegłam, chciałam wam nagrać, ale nie zdążyłam. A tutaj bzyczą pszczółki na miododajnej osice. Cudne miejsce. Dobra, przygotowujemy trampolinę. Play coś znalazł. Play. Jakiegoś orzeszka. Jakiś nie, kulkę. Szyszkę kulkę. Chyba gryz. Jakąś kulkę. Bażant, nie? Tu masz swoją tą kostkę. Chodź. Niu tak, niu dobry, tak. Mać. No gdzie kosteczkę masz? To ryż nie chcesz dość. Nie dobra. Nie chcesz, to nie. Tam mogę się. Play. Masz. O, bażanta słychać. Bażanta było słychać. Kurczę, nie zje play. Nie, bażant nie. A, no kochani, play. Tu na razie, bo ja muszę te igły wszystkie. Ja też. Wziąć buty trzeba. Play. Ale miej oko na play, dobra? Ja jeszcze muszę ją to zielone muszę wyczyścić. Ale że może to... A, ła. Gdzie play? O, tu jesteś, dobra. Cześć! Ła! Daj mi tak. Dobra, czekajcie. Nie! Nareszcie! Kosyczka z życia! A mi się tak zburzy, no? Teraz latają panina. Nie ma. Ej! Ja na się to... Patrz, plecisz się, siostek. Ale nie. Ale nikt nie ma. I ty tak skocz. No dobry pies. Dobry. W ogóle się nie trzęsie. Ale piękna pogoda. Ale cudnie. Pięknie jest, pięknie. Plejciuś. No chodź szybko tak. No dobry. No taki dobry pies, super. Trawkę gryźć. Tak, trawkę gryźć. Play. Co to było, co?
zostawcie ten wazon sobie tu. O. A co będziemy robić? No, musicie ozdobić ten bus. A. Tu mamy ten bus, co dzisiaj zerwaliśmy. I gdzie będą ozdoby? No, a tu mamy jajeczka. Tak. No. Ja wam dam tutaj, postawię wam złote jajki. O, złote jajki. O malutku, nie, żeby w oko wam nie ten. I co oko jeszcze? O. Ja mamy za dużo. O, czekaj, tu coś chyba jeszcze jest. Coś jajeczek. Ej, no, Michał, zawieszaj. Okay. O, tu są jeszcze takie, o, z taką klamerką można zawiesić. Stefan! Na klamerkę? Patrz, Stefan! Stefan! Szczepię cię, Stefanku, tutaj. Poczekaj, ładnie. Muszę zapalić światło. No zobacz, jaki Stefan. Wybrać. Stefan! O ciebie chcę zapalić. Ale jest jeszcze jeden. To ostatnie jako dla ciebie. Tak, Michasiu, zobacz. Tak. O, mogę? No. Aha. Wiesz? Ale w sumie dobrze zrobiłeś. Dobrze, nie spadnie. A moje jest tu. Okej, okay, super. No. A tu mamy koszyczki. Daj koszyczki. Oj. On wisi tu. No i super. A co, Stefan, da się z tym wyjąć? One są w tych jajkach, sobie siedzą. Da się wyjąć. A te różowe piersi. Jak się rozwinie za kilka dni i puści listki, to będzie super wyglądać. Może jeszcze dokupimy jakieś jajeczka, bo trochę mamy mało, ale na razie i tak jest super. Na razie jest źle.